Witam. Pokażę Wam dzisiaj, jak zrobić kurczaka, pierś z kurczaka w cieście. Zobaczcie, tak to wygląda. Wyglądają bardzo apetycznie. Zapraszam Was do oglądania mojego filmu. Mam tutaj dwie piersi z kurczaka, świeże. Pokroję je teraz w takie mniejsze kawałeczki. Mam pierś z kurczaka i będę teraz kroiła tą pierś na takie cieniutkie paski. Jak widzicie, takie cieniutkie kawałki. I pierś z kurczaka jest już pokrojona na takie małe kawałki. Dodamy teraz sól. Pieprz. Troszkę suszonej cebuli. Oraz suszonego czosnku. I teraz to wymieszamy. Przyprawionego kurczaka odstawiamy, ponieważ będziemy teraz przygotowywać panierkę, czyli ciasto do pieczenia tego kurczaka. Do ciasta potrzebujemy takich składników jak tutaj mam piwo bezalkoholowe, ciemne, do tego piwa dodamy mąkę, oraz dwie łyżeczki proszku do pieczenia. A także z pół łyżeczki soli. I teraz to wszystko wymieszamy. I ciasto do kurczaka jest już gotowe, jak widzicie. Teraz będziemy w tym cieście do tego ciasta wkładać kawałki piersi z kurczaka i będziemy smażyć na rozgrzanym oleju rzepakowym. Ale musimy ją, tą pierś kurczaka, obtoczyć w mące. I do tej mąki tutaj będę teraz wkładała kawałki piersi z kurczaka. Takie kawałki mięska, widzicie, obtoczonego w mące, będziemy teraz wkładać do ciasta. I smażyć na tłuszczu, oleju rzepakowym. I ciastem obtoczony kurczak wkładam do oleju, jak widzicie. I teraz będziemy przewracać kurczaka. Dobrze nam zrumienił. A pierś z kurczaka w cieście jest już gotowa. Zobaczcie, jest bardzo fajne brązowe ciasto. Teraz będę to wykładać na talerz. Wygląda prześlicznie. Naprawdę. Na pewno tak smakuje. Super. Będziemy zaraz próbować. Zobaczcie. Ja tutaj mam ketchup. I z ketchupem albo z jakimś innym sosem smakuje ten kurczak wyśmienicie. Bardzo chrupiące, pyszne. Mięsko jest takie delikatne. Oj, palce lizać. Super przekąska, super, no naprawdę. Domowe jedzenie jest najlepsze, mówię Wam. Zapraszam. Musicie spróbować.
A ja już się z Wami na dzisiaj żegnam i zapraszam do następnego odcinka. Do zobaczenia i smacznego. Pyszne.